Dla nich było niezrozumiałe na przykład, że chodzę na piechotę, nie? Bo tam jak ktoś, miałem samochód na początku takiego blaszaka, dostałem z Caritas, ale blaszak był biodegradowalny, to taki był Renault Kangoo. Za każdym razem jak na pustynię pojechałem, to go mniej było, znaczy wracałem, nie? I... Doktor filozofii, ksiądz misjonarz, aktualnie proboszcz w Skierniewicach. Dzisiejszym gościem ksiądz Adam Jakub Kwaśniak. Witam. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże, daj Boże. Niech będzie pochwalony. Jak właśnie w ogóle chciałem zacząć, jak to się powinno mówić do księdza, nie? To zależy. Zależy od sytuacji. A, zanim cokolwiek zaczniemy, to z ostrożności procesowej trzeba będzie zrobić, jako że nie macie tych żółtych pasków u dołu, które by przebiegały, czyli stosując się do zaleceń episkopatu, jak widać jestem w wersji oficjalnej, czy umundurowanej, księżowskiej, natomiast, bo tak nam episkopat zaleca, żeby występować w taki sposób, żeby nie było niejasności, że mamy do czynienia z księdzem, natomiast nie reprezentuje żadnej instytucji kościelnej. Czyli jest ksiądz prywatnie. Wypowiadam wszystko we własnym imieniu, nie w imieniu ani diecezji, ani parafii, ani kościoła, czyli jestem księdzem i jako ksiądz mam też prawo do prywatnych opinii i to są moje prywatne opinie. Czyli możemy pytać o wszystko. Dokładnie. Najtrudniejsze sprawy. Nie ma trudnych pytań. Są głupie odpowiedzi. Dobrze, to jak to w ogóle jest z tym powitaniem? Bo ja tak z doświadczeniem wiem, że ludzie jak się dowiedzą, że tu idzie ksiądz, to no, dzień dobry, szczęść Boże. Z powitaniem, to zależy od sytuacji. Powitanie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, jest takim najbardziej ogólnym i najbardziej powszechnym i to we wszystkich możliwych zastosowaniach. Powitanie dawne, tutaj trzeba by się do historii naszej tradycji odwołać, szczęść Boże, na które się nie odpowiada szczęść Boże, tylko się odpowiada daj Boże, jest powitaniem przy pracy. Jak się ludzie witali, widzieli przy pracy, to się witali w ten sposób. Szczęść Boże i odpowiadał daj Boże. Pamiętam z doświadczenia. Tak. Nie wiem jeszcze jakie. Dzień dobry, no to też jest takie życzenie dobrego dnia, które też jest. Przy czym mnie inna rzecz śmieszy, jeżeli chodzi o, może nie tyle same powitania, bo bardziej o formę zwracania się. Niedawno oglądałem jak wywiad z jednym z księży profesorów w internetach i prowadzący wywiad zwracał się do niego, proszę pana. Starszy już profesor, taki już bardziej utytułowany i z dorobkiem. I to mnie trochę zastanowiło, bo ludzie czasami traktują zwrócenie się do księdza, proszę, jako ksiądz, czy księże, czy proszę księdza, to tak jak powiedzmy mówię do kogoś, proszę pana, proszę pani. Natomiast traktują zwrócenie się do księdza jako, jak mówią ksiądz, jako wyznanie wiary. W związku z czym zwrócenie się do księdza, proszę pana, traktują jako też wyznanie wiary, tylko nie wiary w to, co ten ksiądz wierzy. Nie? Natomiast to są pewne kody kulturowe. Tak jak się mówi w szkole średniej do magistra, który uczy, panie profesorze, mimo że profesorem nie jest, jak się mówi do lekarza, panie doktorze, mimo że doktoratu nie ma, to są pewne takie elementarne kody kulturowe, które nie znaczą nic, to są tylko formy grzecznościowe i to nie jest żadne wyznanie wiary, żadne też przyznanie się do czegokolwiek. Nie? No ale niektórzy księża mogą się obrazić, jak się mu na przykład powie, proszę pana. No mogą, ale to jest ich problem. A skąd w ogóle pomysł na to, żeby zostać księdzem? Skąd pomysł, żeby zostać księdzem? Ja po prostu stwierdziłem, że i to tak gdzieś w połowie pewnie szkoły średniej, może nawet wcześniej, że to jest to, co chcę w życiu robić. Nie mam jakiejś takiej konkretnej motywacji. Czasami jest tak, że to w seminarium, zwłaszcza moi studenci, pytali mnie o powołanie. Mówię, słuchajcie, ja wam mogę powiedzieć, że ja powołanie na pewno mam. Ja mam na to nawet potwierdzenie na piśmie, że mam powołanie, ale co to jest, to tak nie bardzo potrafię wytłumaczyć. Wiem, że mam, bo jak mnie wyświęcili, to dostałem od biskupa taki dekret, takie potwierdzenie oficjalne, że z aktu święceń.
Czyli, że skoro mnie Kościół przyjął do kapłaństwa, biskup mnie wyświęcił, to znaczy, że uznali, że mam powołanie. Dali mi to nawet na piśmie, ale tam nie było napisane, co to jest. Wiem, że mam. Wiem, że to jest to, co chcę robić w życiu. Jak najlepiej potrafię. Ale jak to jest? Siedzisz w ławce, nie wiem, w średniej szkole i nagle jest piorun i... Nie. Stwierdzasz po prostu, że no, to jest to, co chcesz w życiu robić i idziesz do seminarium. Jak do seminarium poszedłem, to tak na mnie, bo to wstąpiłem do seminarium warszawskiego jeszcze przed podziałem diecezji. Nas wtedy tam było prawie 500. Ksiądz mnie przyjmował, ten ksiądz, popatrzył na mnie tak bardzo podejrzliwie, bo jeszcze mi tam kolor z włosów nie szedł, bo to czasy punkowskie, nie? Ja grałem w ekipie, wiem, zespół punkowy i tam... Pięknie. Takie klimaty, nie? W związku z czym tak popatrzył na mnie... Punkowiec no, trudno, no dobra, chodź, nie? Zobaczymy, jak długo się utrzymasz, nie? No i się trzymam do dzisiaj, nie? Zacząłem w 1988 roku. O, to w ciężkich czasach. No, to takie były radosne czasy wtedy. W seminarium, gdzie jak czasami opowiadam to obecnym moim klerykom, studentom, to mi nie wierzą, że to tak mogło być. Nie? To są też te czasy dużych seminariów, gdzie był zupełnie inne podejście, inna selekcja była. Że w tej chwili no to każde powołanie jest na wagę złota, bo jest coraz mniej księży, a w tamtych czasach, jak nas na roku było 100, zwykle była taka proporcja, i to myśmy doskonale o tym wiedzieli, że do święceń dochodzi 50%. Czyli, że a przez to właśnie odpadają na tym seminarium. Część dochodziła do wniosku, że to nie jest ich droga, że to nie jest ten sposób życia. Część spotykała się z, no, zderzała się z wymogami akademickimi, no, bo to jednak trzeba zrobić to magisterium. I z powodów naukowych tam dwóch czy trzech odpadło. A część z takich powodów życiowych, że tam chłopaki gdzieś jakieś piwo przynieśli sobie wieczorem i rano już ich nie było. Nie? Złamali się. No bo to taki, tam dosyć była taka konkretna selekcja i jak mówię, 50% dochodziło do świętych. A jak jest dzisiaj w ogóle z ludźmi? Bo kryzys człowieka jest w każdym zawodzie. Trudno mi powiedzieć, jak to wygląda w seminariach decyzjalnych, bo w seminarium, w którym ja w tej chwili uczę, to jest seminarium zakonnych franciszkanów i duża część tych studentów, z którymi miałem do czynienia, oni są już po jakichś studiach wcześniejszych świeckich. W związku z czym oni trochę świata już widzieli, musieli trochę popracować i jak przychodzą do seminarium, to oni są po dwóch albo trzech latach już w zakonie. Czyli przechodzą przez postulat i przez nowicjat. Czyli to nie są takie świeżaki, jak ja byłem, że mam 18 lat, idę do seminarium i o świecie w ogóle nic nie wiem. To są ludzie już tak pod 25-30, którzy trochę już w życiu zobaczyli i ta decyzja jest jednak inna. Nie? A to w seminarium musisz się określić, kim zostaniesz później? Na przykład mówię o tym, że bo ty jesteś misjonarzem. O, ja tak misjonarzem to ja byłem przez chwilę. Ja generalnie jestem księdzem diecezjalnym i teraz jakby spojrzeć na to, co ja w życiu robiłem, to tak, zaczynałem w seminarium w Warszawie, olbrzymie seminarium archidiecezji warszawskiej. Jak byłem na czwartym roku, podzielili diecezję, czyli papież utworzył nowe diecezje w Polsce i wtedy nas przeniesiono do seminarium, czy przypisano do diecezji łowickiej, bo to jest według miejsca urodzenia było, czy miejsca zamieszkania. I ja już seminarium kończyłem w Łowiczu, bo biskup wtedy już utworzył nowe seminarium. Myślałem, że będzie taki przebieg życiorysu standardowy, czyli kończysz seminarium, idziesz na wikariusza na wieś, jak się tam sprawujesz w miarę dobrze, to idziesz na wikariusza do miasta, jak się sprawujesz dobrze, to idziesz na proboszcza na wieś, jak się sprawujesz dobrze, to jak masz lat 60, to idziesz na proboszcza do miasta, jeszcze bez wikariuszy. A potem, jak odpowiednio długo żyjesz i też się sprawujesz dobrze, to dostajesz jeszcze jakieś wikariusze. Taka standardowa ścieżka, a potem idziesz na emeryturę i masz ładny nagrobek, nie? Czyli taka standardowa ścieżka. Natomiast w moim przypadku było trochę inaczej, bo ja jeszcze nie byłem wyświęcony jako diakon, już mnie biskup wezwał. I poinformował mnie, że po prostu jest stypendium naukowe i że jadę na studia, żeby dalej kontynuować. Nie wysłał mnie do Hiszpanii,
Stypendium stamtąd było, z Pamplony, z Uniwersytetu Nawarry. Ja tam pojechałem, nie znając słowa po hiszpańsku. W związku z czym ten pierwszy krok, gdzie moi koledzy już byli w parafiach, ja się kościoła uczyłem tam na miejscu w Hiszpanii. I to był zupełnie inny kościół. To był kościół, który w tej chwili u nas zaczyna być. Czyli ja w latach, ja byłem święcony w 95 roku, czyli wtedy zobaczyłem coś już działające, coś, co u nas dopiero w tej chwili zaczyna być w kościele obecne. Czyli, że jest jeden ksiądz, który ma 5 czy 6 parafii, że z kasą i sprawami takimi ekonomicznymi, organizacyjnymi parafii to się zajmują ludzie świeccy, że ksiądz jest do tego, do czego są potrzebne święcenia. Do liczenia tacy święceń nie potrzeba, nie? W związku z czym ja to widziałem wtedy już, bo tam to już było i widzę, że to w tej chwili u nas chodzi. Nie? Żeby nie było za łatwo, no mój poziom hiszpańskiego był taki, że no pojechałem autobusem, bo nie stać mi było tam jakieś oszczędności, to się okazało, tam $100, ojejku, to był wielki pieniądz. Natomiast na miejscu się okazało, że to był wielki pieniądz w komunistycznej Polsce, nie? Bo tam to nie było nic. I pierwszy mój kontakt z rzeczywistością kapitalizmu to był taki, że wymieniłem sobie jakieś tam te pieniądze, które miałem zaoszczędzone, przywiozłem z Polski. W Hiszpanii wtedy pesety były jeszcze jako moneta. No i biorę te monety do ręki, a moneta 100-pesetowa nie miała cyfry, tylko miała słownie napisane 100 pesetas. I masz monetę i nie wiesz, ile jest ona warta, bo nie znasz żadnego słowa, bo nie ma cyferki, nie? W związku z czym taki był mój kontakt z językiem. Jak już tam nas na kurs językowy wysłali na początku, jak już trochę zacząłem rozumieć, bo to jest powiedzmy lipiec 95 roku, gdzieś koło października człowiek zaczyna trochę mówić. Nas też tak, było nas kilku Polaków, a nas podzielili tak, żebyśmy nie byli między sobą. Żeśmy po prostu musieli uczyć się hiszpańskiego, żeby tym hiszpańskim się posługiwać. Jak już trochę zacząłem rozumieć hiszpański, już się zaczęły wykłady, to nas poinformowali, że Polska nie jest w Unii Europejskiej i że te studia, ja już miałem magisterium wcześniej w Polsce zrobione, że nam nie uznają tych studiów, że ja po prostu przed wyjazdem na ferie, na Boże Narodzenie muszę zdać maturę hiszpańską, a jak nie znam, to mogę nie wracać z ferii, nie? Także to człowiek naprawdę dostaje wtedy takiego... Trzeba było zakuć. Dostajesz motywację do nauki, nie? Ja zrobiłem w 4 lata pełny cykl edukacji hiszpańskiej, nie? Czy od matury po doktorat. I to też, że tak powiem, dorabiając w międzyczasie, bo tam, żeby mieć jakieś pieniądze, trzeba było... No, mieszkanie było opłacone ze stypendium i studia były ze stypendium, to też były duże pieniądze. Natomiast, żeby mieć jakieś pieniądze takie na siebie, ja zastępowałem proboszczów w różnych parafiach hiszpańskich, którzy, no wiadomo, jak jest w 5 parafiach proboszczem, to i wszyscy mają to samo, to nie wyjedzie na wakacje, nie? Żeby ludzie, którzy nie wyjeżdżali na wakacje. No i taki student był takim prezentem z nieba. I ja wtedy, jakoż ciepło lubiłem akurat w tamtym momencie i wodę, to przez całe studia jeździłem na 3 miesiące na Wyspy Kanaryjskie. Byłem wszędzie. Na Wyspach Kanaryjskich byłem wszędzie. Bo tam przez 10 lat ciągiem tak jeździłem. Nie? Zacząłem na studiach, a potem jeszcze jak już wróciłem do Polski, to też na te 3 miesiące wakacji takie zastępstwa brałem. Także nie mogę zrozumieć, po co ludzie tam jeżdżą. Tam jest tylko woda i piach. Ja tam jeżdżę czasami, bo mam znajomych, bo tam spędziłem 10 lat mojego życia. Natomiast jeździłem, bo mi płacili też za te zastępstwa, dzięki czemu mogłem z tego potem cały rok przeżyć. Ale żeby tam zapłacić, żeby jechać, to prawdę powiedziawszy jest dla mnie tajemnica. Także te studia skończyłem. Wróciłem do Polski i znowu nie byłem w parafii normalnie, tylko mieszkałem sobie w bloku i zajmowałem się nauczaniem. Czyli ale czego uczyłeś? Różnych rzeczy z filozofii wtedy. Właśnie czyli... chciałem zapytać o to, bo no, kiedy zaczęła się ta przygoda z filozofią? W seminarium? No, mniej już... więcej. A nie było nigdy takiej myśli, żeby jednak zostawić to kapłaństwo i iść w kierunku tej filozofii? Nie. Ja łączę te dwie rzeczy. Mało tego, jeszcze potem się zacząłem specjalizować, bo tak
Z filozofii to uczyłem bardziej w stronę takich ścisłych tych kierunków, chociaż metafizyki też uczyłem. Nigdy nie uczyłem historii filozofii. Metafizykę, logikę, kosmologię, teorię wiedzy, metodologię nauk, takie rzeczy. Był taki moment, że się zajmowałem bardziej tą matematyczną stroną. To taką ciekawostkę miałem w tamtym czasie, miałem przez 6 lat wtedy uczyłem, na różnych uczelniach, tak trochę w Łodzi, trochę w Warszawie, trochę między Łodzią i Warszawą. Czy to było moje główne zajęcie, takie życie akademickie, mieszkałem w bloku i pomagałem w parafii koło Łowicza, takie 15 kilometrów, tam czasami 2 razy dziennie dojeżdżałem, czasami raz dziennie. Ale mieszkałem oddzielnie, nie przy parafii i zajmowałem się głównie nauczaniem. I zauważyłem ciekawą rzecz, jak można produkować antyklerykałów. To były lata 2000-2001 może. Nie, to przepraszam, 2014. Maria Mirzachani dostała medal Filca. Ja wiem, że to nikomu nic nie mówi, ale teraz tak. Medal Filca to jest odpowiednik Nobla w matematyce. Przyznają go co 4 lata. I tylko i wyłącznie matematykom, którzy do momentu ogłoszenia tej nagrody nie skończyli 40 roku życia. Mirzachani była pierwszą kobietą, która go dostała. Mało tego, mieszkającą w Stanach, ale Iranką. Zajmowała się chromodynamiką. I to w takich bardzo specyficznych przestrzeniach Riemanna. I się okazało, że jak tego Filca dostała, no to było zapotrzebowanie, żeby ktoś poprowadził wykład monograficzny o niej i okazało się, że między Łodzią a Warszawą w 2014 roku nikt się na tym nie zna. Żeby dla studentów takie wprowadzenie, taki wykład poprowadzić. Akurat się wtedy dokładnie tym zajmowałem. Nie? W związku z czym na pierwszy wykład przyjeżdżam, nie, znaczy no w marynarce, w garniturze, ale w koloradce, żeby to poprowadzić. Studenci wiedzą, że będzie o chromodynamice, o Mirzachani i o przestrzeniach Riemanna. Czy o polach Riemanna i słyszę pod drzwiami komentarz. O, to co, będziemy religię mieli? Wchodzimy na wykład. Napisałem na tablicy 2 równania. Pytam studentów, tam było coś koło 30. Pytam ich, proszę państwa, czy ktoś jest w stanie mi przeczytać to, co napisałem? Nie mówię wytłumaczyć, przeczytać. Cisza. A pan od religii może? Pan od religii też nie. Nie? No to przeczytałem im te równania. Jedno to myślę, że sobie wyjaśniliśmy, dlaczego ja jestem z tej strony biurka, a państwo są z tamtej strony biurka. No i gość od religii zdał u mnie za 6 razem dopiero. Myślę, że do dzisiaj jest antyklerykałem. Jak to się stało, że byłeś też kościelnym, stolarzem? A to był następny etap życia, bo uczyłem przez 6 lat. Biskup bardzo chciał, żebym robił habilitację, ale to był trochę inny świat wtedy, bo to był czas, gdzie, żeby robić habilitację, teraz nie wiem jak jest, bo że tak powiem, tę ścieżkę zamknąłem w życiu, ale trzeba było mieć bardzo dobre zdrowie, zwłaszcza wątrobę. To był fundamentalny, żeby kontynuować karierę akademicką, a mi to słabo wychodzi. W związku z czym po 6 latach takiego tułania po różnych uczelniach życia w bloku, przez chwilę jeszcze wikariuszem byłem w takiej małej parafii, też u mnie w diecezji, to tam trwało parę miesięcy. Poprosiłem biskupa, że no, chcę coś w życiu zmienić. No jak zmieniać, to już tak trzeba zmieniać radykalnie, nie, że nie jakoś tam kosmetycznie. I poprosiłem o zgodę na wstąpienie do zakonu trapistów. To jest jeden z najbardziej takich hardkorowych zakonów w kościele. Na tym poziomie to są właściwie kameduli, są pustelnicy. A na czym polega ten hardkor? Na czym polega hardkor? Tego zakonu. One są, znaczy te 3 zakony są podobne, że mamy kameduli, pustelnicy, kartuzi, którzy są niby pustelnicy, ale żyją wspólnie i trapiści, czyli taki zakon wspólnego życia. To jest zakon klauzurowy, czyli wchodzisz za płot i nie wychodzisz, nie? Ja przez 6 lat, jak w zakonie byłem, bo ja przeszedłem całą formację od postulatu po śluby czasowe, to wyszedłem za płot może 3 razy, może 4 razy, żeby gdzieś tam paszport chyba mi się kończył i 2 razy do lekarza.
Po prostu wchodzisz, jest klauzura, siedzi za płotem, płot ma 4 metry, masz ogródek, myśmy mieli ogródek taki chyba ze 4 hektary. Tam było 2000 drzew oliwnych. To było pastwo w Hiszpanii, u podnóża Pirenejów. Wstajesz o godzinie 3:30, idziesz do kościoła, zaczynasz się modlić, czytać, studiować, potem się znowu modlić i tak to się kończy gdzieś koło tam 8:00 po mszy, idziesz do roboty. Jakiej roboty? No ja na przykład byłem tym kościelnym, no to muszę kościół ogarnąć, posprzątać. To nie jest takie proste, bo myśmy mieli w opactwie kościół, który miał ponad 1000 lat. Mur 4 metry, ale od ołtarza do chóru było prawie 50 metrów i weź to zamieć samemu. Te wszystkie meble trzeba było wyczyścić, uprasować wszystkie te parafernalia, których się używa, to generalnie ogarnąć. I to było jedno, że byłem też krawcem, nosiłem habity. Szyć się nauczyłem w domu jeszcze, w podstawówce, w związku z czym, znaczy obsługi maszyny do szycia. Byłem stolarzem, nauczyłem się trumny robić, na przykład, bo to też do obowiązków kościelnego należało bycie grabarzem, czyli też przygotowanie nieboszczyka do pogrzebu. Także to też w ramach tych zajęć. Tam doktorat nie był potrzebny. Tam trzeba było, to jaki jest trzeba sens, było coś umieć. Jaki jest sens przebywania w takim zakonie? No człowiek przyjdzie, żeby się modlić, nie? Żeby jakoś tak na świat inaczej spojrzeć. Nie? No ale to też można się modlić. Można sobie w domu wstać o 14:30, do 8:00 sobie pomodlić, a później też iść do roboty. No można. Ale to ja akurat stwierdziłem, że to akurat ten zakon znałem wcześniej, że to jest to, co bym chciał robić. I bo ja tam wstępowałem, żeby tam zostać. Nie? To nie było tak, żeby tam na próbę, no bo mówię, całą formację przeszedłem. Natomiast tak się złożyło, że żeśmy się po ślubach, nie przedłużałem już ślubów, potem i się rozstaliśmy. Także to był taki epizod, gdzie bardzo istotną rzeczą było to, co się potrafi. Tam nikt nie patrzył na doktora. Tam, czy nas było mniej więcej połowa miała święcenia i połowa to byli bracia. Jedyna różnica to była, kto na mszy rano, kto w którym miejscu stoi. Nie? A przy robocie, przy takich rzeczach, to zupełnie. Ksiądz robi tak samo. Nie? Idziesz w pole, czy idziesz do stolarni i... To taki zakon jest w zupełności samowystarczalny? Że faktycznie oni tobie sobie tam uprawiają to wszystko i z tego żyją, myśmy co uprawiają? Myśmy byli, znaczy no samowystarczalni nie, bo to by trzeba mieć jakieś hodowle ryb, na przykład takie rzeczy, bo tam się mięsa nie je. Nie rozmawia się też, nie? Jest cisza. A 6 lat nie rozmawiałeś? Znaczy, no tam jak trzeba coś powiedzieć, to się rozmawia, nie? Ale generalnie nie ma czegoś takiego, bo jak mają normalne zakony, gdzie masz jakąś rekreację, w sensie takim, że jest jakaś sala telewizyjna, gdzie sobie możesz kawy zrobić, można porozmawiać. Tam takich rzeczy nie było, nie? Czyli masz swój pokój, taką celę, gdzie masz łóżko i szafę. I tam nawet stolika nie ma, no bo stolik masz w lektorium, w skryptorium, tak w tej bibliotece i tam masz swoje rzeczy. Jak wychodzisz rano, znaczy rano w sensie o 3:30, to przychodzisz potem po obiedzie na siestę tam na pół godziny i potem wracasz na noc do pokoju, nie? Czyli prowadzisz życie takie na wybiegu i opat przydziela po prostu, czym masz się zajmować danego dnia. Jak masz stałe zajęcia, no to wiadomo, że to jest stałe zajęcie i to jest takie życie między biblioteką, kościołem i robotą, nie? Czyli do tego zakonu wstępujesz już jako doktor? Tak, jako ksiądz i jako doktor. Ale tam doktorat to na nikim nie robi wrażenia. Tam umiejętności, tam wrażenie robiło, że potrafi obsługać stół stolarski, jakąś piłę tarczową, czy piłę taśmową, że potrafi maszynę do szycia taką już profesjonalną obsłużyć. To były ważne rzeczy, nie? A tam doktorat to... Znaczy, no doktorat zawsze wiadomo, lepiej mieć niż nie mieć, nie? Ale to był taki moment, że mi się zupełnie jakoś tam nie przydawał. To wtedy postanowiłeś zostać misjonarzem, czy jak to jest? Nie, ja myślę, że to jest, że tak powiem, u mnie nie ma tak, że ja sobie coś postanawiam. Ja postanowienie było tylko, że ja chcę zostać księdzem, nie? I ja w tych różnych rzeczach, które w życiu robiłem, no księdzem jestem diecezjanym cały czas, nie? Nawet jak byłem w tym zakonie, no to dopóki nie złożysz ślubów już takich definitywnych, tych wiecznych, no to dalej jesteś jakby tak jedną nogą tu, jedną nogą tam, nie? Z zakonem się rozstałem po 6 latach, nie przedłużałem ślubów zakonnych, jak mi się skończyły. I jeszcze przez chwilę trafiłem do Kordoby, bo
tam biskupa poznają właśnie w opactwie, żeby nie chciałem wracać od razu do Polski. I byłem wikariuszem w takiej parafii w centrum miasta. Biskup mnie od razu zatrudnił do seminarium też, no tam się już doktora zaczął przydawać. Także wróciłem do nauczania, wróciłem do duszpasterstwa. No mój biskup zapragnął, żeby wrócił do Polski. Jakoś tak nie bardzo miałem ochotę na takie powroty, w związku z czym zgłosiłem się na misję. Czym no trochę chyba biskupa zaskoczyłem, bo no nie bardzo mógł zrozumieć, biskup chciał, żebym ja kontynuował karierę naukową, żeby tak iść też w duszpasterstwo, a tu nagle taki pomysł. Także w tym zaskoczeniu jakoś nie opierał się bardzo. A w tym czasie, kiedy ja z biskupem rozmawiałem moim, przyjechał z Argentyny biskup, który taki podwójnego obywatelstwa polskiego i argentyńskiego, który szukał księży chętnych do wyjazdu. Ja zawsze chciałem do Patagonii pojechać. To było, ja kiedyś w liceum zobaczyłem taki film Herzoga Krzyk Kamienia o wejściu na Cerro Torre. Zawsze chciałem Cerro Torre zobaczyć. No ten biskup przyjechał szukając księży. Ja byłem akurat zgłoszony, w związku z tym, ja nie byłem, bo żeby jechać na misję, to się zwykle przechodzi przez taki kurs dla misjonarzy kilkuletni w ośrodku misyjnym pod Warszawą. Nie? Ja nigdy takiego kursu nie robiłem. Pojechałem od razu z tej Kordoby, przejechałem na chwilę do Polski i zapakowałem się. Ja mam dosyć proste pakowanie, bo ja nie mam nic od zawsze, w związku z czym dla mnie, nawet w tej chwili, spakować się i jechać w dowolne miejsce na świecie, tak na stałe, nie tylko na wycieczkę, to jest kwestia godziny. Nie? Miałem parę łachów, parę ubrań, jak widać, sieciówka. Tam, gdzie jest Decathlon, tam można się szybko ubrać, ja po prostu wchodzę, wszystko mam w Decathlonu. Nie, to nie jest program sponsorowany przez ten sklep. Nie jest sponsorowany, ale niestety no, to jest, może niestety, stety, to jest takie miejsce, gdzie ja od bardzo wielu lat, jedyne co, to buty kupię przez internet. Bo, ale jest tam wszystko, to prawda. Tak, bo po prostu wchodzisz i wszystko jest. Nie, czyli nawet ja nie muszę mieć ubrań specjalnie, bo się na miejscu ubiorę. Nie mam po prostu nic. Nie? Ja mam tylko jedną rzecz, do której jestem przywiązany i którą ze sobą wożę. Nie? To jest pióro wieczne, które dostałem od mojego biskupa, który mnie święcił, jak wstępowałem do zakonu, nie po latach. Nie? To taka pamiątka po nim. I to jest jedyna rzecz, którą ze sobą zabieram. Wszystko inne mogę zostawić. Ja potrzebuję godziny, żeby się spakować. I teraz, jak ja przyjechałem z tej Kordoby, no i pojechałem, biskup mi zaproponował właśnie to miejsce w Argentynie. Ja sprawdziłem tylko w Google, czy to na pewno jest w Patagonii, gdzie to tak mniej więcej jest. No i okej, no kupiłem sobie bilet i poleciałem. Zapakowałem jedną torbę, wylądowałem tam na miejscu. No i zostałem misjonarzem, bez żadnych kursów, bez żadnych przygotowań. Okazało się, że z językiem sobie radzę. Parę słów znam. W związku z czym nie było problemu językowego. Mentalnie ja dosyć szybko się dostosowuję do sytuacji. Tam był inny świat. Szybko sobie jakoś tam poradziłem. Mieszkałem przez chwilę w kurii z biskupem i tam chwilkę potem pomagałem jeszcze panowi takiemu starszemu. A potem już tworzono parafię i trafiłem sobie tak na połączenie takie Andów i pustyni. A jaki klimat właśnie tam jest? Sprzyjający? Bo słyszałem, że w Patagonii strasznie wieje. Wieje. Czy strasznie, to nie wiem. No tak do 100 km na godzinę to w ogóle nie ogłaszali, że jest wiatr. Nie? To tak. To nie jest strasznie. No u nas nie ma takich wiatrów. Tam jak wieje, to rzeczywiście i słychać, i czuć tak konkretnie. Nie? Z jakimi problemami się spotkałeś, jak w ogóle tam zacząłeś tą misję? Był ktoś przed tobą? Tam przyjeżdżali wcześniej księża z redemptoryści raz chyba w tygodniu, czy raz w miesiącu najpierw. Misjonarze też z Buenos Aires byli. Tam problem był taki, że sąsiednia parafia była prawie 100 km od tego miejsca, gdzie ja tam byłem. Nie? Czyli przede mną, tak żeby na stałe ktoś mieszkał, to nie było księdza. W związku z czym przez pierwszy ponad rok, tam prawie półtora roku, to była taka ciekawostka, nie? Że przyjechał gość, który sobie tam w tym kościele mieszka, odprawia. No i tak patrzyli, co to za wynalazek jest. Nie? Jak szedłem do sklepu, to tam patrzyli, co kupuję, czy ja jem, czy nie jem, czy oddycham, czy nie oddycham.
dla nich było niezrozumiałe, na przykład, że chodzę na piechotę, nie? Bo tam jak ktoś... Miałem samochód na początku takiego blaszaka, dostałem z Caritas, ale blaszak był biodegradowalny, to taki był Renault Kangoo. Za każdym razem, jak na pustynię pojechałem, to go mniej było. Czy wracałem, nie? I aż w końcu Paragwajczycy tam mieszkający mówią, słuchaj, wstaw nam ten samochód, my ci tam go ogarniemy. No i zaspawali wszystko, co się dało zaspawać, tylko koła chyba były, silnik, że chodziły, a wszystko inne zaspawali, nie? I przestał się rozpadać. Także... A potem już miałem taki normalny samochód terenowy, znaczy Dustera. Dacia Duster, tak? No tam było jako renówka, nie? Bo to musimy to w Brazylii... No jak się sprawuje Dacia Duster właśnie taki? Ja bardzo go sobie chwalę, bo to jest samochód, to jest dosyć szeroki, on jest bardzo odporny na wiatr, co tam było bardzo istotne. On jest taki rozklapiony, taki żabowaty trochę. Przy dużych wiatrach on był bardzo stabilny, to było bardzo ważne. Nie? Lekki samochód, ja na przykład miał taki z napędem na 4 koła, w związku z czym wjeżdżałem czasami w miejsca, gdzie nie można było ani Hiluxem, ani ramem wjechać, nie? Po prostu tamte siadały, bo były za ciężkie, a ten był bardzo fajny. Ja nie mogę złego słowa powiedzieć. To była taka pierwsza generacja tego jeszcze, bez dużej elektroniki. I właściwie można było nim wszędzie wjechać. Nie? Przy czym ja po wsi chodziłem na piechotę, co dla nich było takim zdziwieniem, bo byli ludzie na przykład w parafii, którzy jak mi się samochód zepsuł, mieszkający ulicę dalej od kościoła i już w niedzielę do kościoła nie przychodzili. Bo jak to na pieszo? No przecież to jest znak statusu. Nie? Jak widzieli, że ja chodzę piechotą, to takie, ale jak to? Przecież masz samochód. No tak, no nogi też mam, nie? Także no tam było kilka takich mentalnych różnic. Problem był też, jak przyjeżdżali, bo tam większość to byli Argentyńczycy, bo to taka była decyzja prowadzona przez redemptorystów, czyli połowa składu to byli redemptoryści. Było kilku Argentyńczyków, jeden Hiszpan i nas Polaków było chyba, oprócz redemptorystów, bo tam część była Polaków, diecezjalnych nas było 2. To taki teren był mniej więcej jak pół Polski, nas tam było 15. A ile było ludzi na parafii? Ja w parafii miałem 800 osób. W całej parafii. Przy czym parafia to taka była 100 tam na 150 kilometrów, nie? I większość to mieszkała w tym... Ale to tam są jakieś skupiska, wioski, czy pojedyncze chaty? W tej wsi, gdzie ja byłem, gdzie był kościół, to tam mieszkało około 600 osób. 700 może. A reszta to tak właśnie dom od domu 40 kilometrów. Gdzieś tam. To jak wyglądało na przykład kolędowanie? Nie, tam kolędy nie ma, tam, bo kolenda jest permanentna. Ja w niedzielę miałem tak, że je odprawiałem u siebie rano. Wsiadałem w samochód, jechałem do sąsiedniej parafii, 100 kilometrów. Tam zwykle jadłem obiad. I jechałem na pustynię do kolejnych 2 jeszcze miejsc. I to mi zajmowało, powiedzmy, te odległości to były tam, żeby wrócić około 400 kilometrów, nie? A drogi jakie? Bite czy asfalt? No jedna droga asfaltowa była, a część to była taka śrutowa. A były też takie miejsca, że się jechało po prostu, no jechało się, nie? I tak ciekawą rzeczą było, bo tam w niedzielę to są tylko te 3 msze, nie? Że wracasz tam o 1 w nocy do siebie i już, nie? Ale jak jest na przykład Wielkanoc, tam nie ma drugiego dnia świąt, tam się wszystko kończy w niedzielę wielkanocną, ale cała ta liturgia Wielkiej Soboty, to ja zaczynałem pierwszą Wigilię Paschalną, taką uroczystą gdzieś koło południa. To jest zwykle lato, koniec lata, w związku z czym słońce ci świeci pionowo, a tutaj czytasz tej właśnie nocy, tam, a tu cienia w ogóle nie ma, no bo się świeci słońce od góry, nie? I rekordowo to miałem 5 takich tych po kolei. Kończyłem o 2 w nocy u siebie. Także to takie były... A jakie były, jak jechałeś do Patagonii? To miałeś jakieś wyobrażenie, nie? Chciałem Cerro Torre zobaczyć. 5 razy tam byłem. Pod górę. Na górę nie właziłem, bo to nie jest moja kategoria. Nie, że jestem za cienki, żeby tam się wspinać. Się wspinałem w innych łatwiej. No to jest 2 kilometry pionowej ściany, nie? I tam jest zawsze zła pogoda i zawsze wieje. Górę zobaczyłem dopiero za 2 razem, jak tam przyjechałem. Pierwszy raz, jak byłem, siedziałem 2 tygodnie w El Chetlen i nie było gór widać. Wszystko dookoła było widać, a Fitzroy i Cerro Torre po prostu była chmura. Tam w tym miejscu zaparkowana chmura była, nie? No to wróciłem za 5 roku i już było widać, nie? To ile czasu spędziłeś w Patagonii? 6 lat prawie. Jak to się stało, że lądujesz w Polsce? W złym momencie przyjechałem na wakacje. Myśmy wakacje mieli co 2 lata.
I przyjechałem na wakacje i wtedy u mnie w diecezji zachorował ksiądz w parafii pod Skierniewicami. No i trzeba było w ciągu roku, przed Wielkanocą, znaleźć zastępstwo. No i biskup stwierdził, że nie wracam do Argentyny i że tam zostanę. No i zostałem. A to nie możesz na przykład powiedzieć, że tam, nie wiem, robota jest nieskończona, trzeba wrócić. Coś nie, no, jak są przyrzeczenia przy święceniach, jak to jest takie, że biskupowi się obiecuje, czy przyrzeka cześć i posłuszeństwo. Czyli o tym, co ja robię w życiu, gdzie jestem i czym się zajmuję, to raczej on decyduje. Nie? Czy może mnie zapytać. To jest trochę jak w wojsku, nie? Że masz jakoś tam swoje zdanie. Ja do pewnych rzeczy się nie nadaję po prostu i ja o tym wiem i tu bym protestował. Nie? Natomiast no dopóki mi nie każe robić czegoś, co jest złe, albo do czego czuję, że się nie nadaje, no to ma prawo do tego, żeby o tym rządzić, nie? Bo to było wpisane jakby w pakiet. Wiedziałem, na co się pisze. No ale tam jak 6 lat spędziłeś, coś tam zbudowałeś i tak dalej, jakąś, powiedzmy, społeczność i tak dalej, jakieś relacje i tak dalej, to tak z dnia na dzień to wszystko zostawiasz? No tamtejszy biskup się wtedy o to martwi, nie? I ja tam z nimi utrzymuję kontakt, czasami rozmawiamy. Ale to jest wpisane jakby w specyfikę bycia księdzem, nie? Że to jest tak jak przechodzenie w diecezji z parafii do parafii, czy że z wikariusza zostaje proboszczem, czy biskup zmienia miejsce. No to na to się godzisz. Po prostu to jest coś, co z mojego punktu widzenia w ogóle nie jest problematyczne, nie? Bo ja po prostu wybierając taki sposób życia, wiedziałem, że to tak jest, nie? To tam... Nie żal ci było zostawić tego, to takie traperskie życie, bo tam mówisz, że miałeś przygody różne. Tam traperskie życie, to ja miałem traperskie życie bardzo szybko, bo przyszedłem do tej parafii, tam byłem 1,5 roku, na tej wsi pod Skierniewicami i okazało się, że w samych Skierniewicach, czyli tu, gdzie jestem w tej chwili, proboszcz ciężko zachorował przed wszystkimi świętymi, no i do mnie biskup zadzwonił przed Bożym Narodzeniem, że mnie przenosi do innej parafii, no bo tam po prostu nie ma księdza i 3 miesiące jest parafia bez księdza. Na to miejsce moje dał kogoś innego, a mnie przeniósł do tej parafii, no i od 1 stycznia. W związku z czym, wtedy ojciec mój jeszcze żył, mieszkał ze mną, mieliśmy dom rodzinny, znaczy no tam, gdzie rodzice mieszkali, tak 15 kilometrów od tego miejsca, no i co, pojechaliśmy do domu, to tam ojciec tam kwiatki podlał, zawsze sobie coś tam zgarnął, nie? Bo tak, no taki miał kaprys. Nie? No i umówiony byłem z moim następcą właśnie w tej małej parafii. Umówiony byłem, że odprawię ostatnią mszę w Sylwestra, czyli o godzinie tam 18 jest msza, spakuję się i pojadę już na noc do tej nowej parafii. Klucze zostawię kościelnemu, a już nowy proboszcz przyjedzie sobie 1 stycznia. Nie? No i byłem mówiony, że z dziekanem jeszcze też wprowadzi mnie do tej nowej parafii 1 stycznia. No i tak odprawiłem w Sylwestra tę mszę. Jedną torbę miałem z rzeczami, w związku z czym ją sobie wyniosłem do samochodu. A i mój ojciec zaczyna wynosić jakiś stołek, jakaś kołdra, jakieś coś tam i tak. W pewnym momencie okazuje się, że się nie zmieścimy, mimo że tam, powiedzmy, odległość jest tam 15 kilometrów. I ja tak pomyślałem sobie, jak mamy teraz tu jeździć w kółko, nie, to mnie przerasta po prostu. Muszę coś znaleźć, jakiś środek transportu. Nie, mówię, ojcie, co to w ogóle jest? Nie, że takie, no ale spróbuj znaleźć teraz środek transportu w Sylwestra o godzinie 19. Znaczy, wszystko się da zrobić. Nie? W związku z czym dzwonię do znajomego zakładu pogrzebowego, bo wiem, że oni mają tych smutnych zawsze na dyżurze, jak trzeba kogoś tam zebrać. I mają te karawany takie, to są spore. Nie? Właściciel się szykował akurat na Sylwestra. Mówi, panie, no ratunku, potrzebuję samochód. Przyślij mi pan tego Vito, takiego dużego karawana. Z jednym z tych smutnych, którzy i tak są na dyżurze. No i zajechał karawan. Zapakowaliśmy się w ten karawan. Zajeżdżamy pod nową parafię, tam kościelny miał klucze dać do domu. Zobaczył, że karawan zajeżdża z firmy pogrzebowej, że wychodzi ten smutny z bratem. Potem mówi, księże, ja tu jestem 30 lat kościelnym. Ja tu widziałem, że się tirami sprowadzali, ale czegoś takiego to ja tu jeszcze nie widziałem. Panie, i pan tego już więcej nigdy nie zobaczysz. Nie? Także było sprowadzenie się do parafii karawany.
zamieszkałem sobie tak, no plebania była przez 3 miesiące nie zamieszkała, bo tam trochę gospodyni lata poprzednika ogarniała. Ale napaliłem sobie tam w piecu. Wiadomo, meble po poprzedniku, wszystko porozstawiane, no bo jak zachorował do szpitala poszedł, no to tak zostało, nie? Ja swoich mebli nie mam. Jedną wersarkę znalazłem. Ojciec mój miał wtedy 80, chyba 1 czy 2 lata. No to wiadomo, że dziadek nie będzie spał na karimacie. To go na tej wersalkę ulokowałem. A sam sobie pod stołem rozłożyłem karimatę, śpiwór i życie duszpasterskie w centrum polskim XXI wieku. Nie? Napaliłem w piecu, okazało się rano, że jest zimno, że woda schodzi gdzieś tam. Okazało się, potem się bliżej przyjrzałem, że schodzi woda w ogóle w kościele, że zalewa kościół. Także zanim to wszystko ponaprawiałem, no to 3 miesiące tak, zanim tam jeszcze przygotowałem sobie jakąś łazienkę, to 3 miesiące spałem pod stołem na karimacie, nie? Także mówisz hardcore misyjny, nie? To nie trzeba wyjeżdżać do Patagonii, żeby mieć takie klimaty, nie? A gdzie było trudniej tą społeczność w parafii zgromadzić? W Patagonii czy w Polsce? No w Patagonii to było 1,5 roku, a w Polsce to było, żeby się coś tam zaczęło ruszać, to 2 lata, nie? Czyli Polska jest bardziej misyjna. Nieufni są rodacy. Nie to, że są nieufni. Podejrzewam, że rodacy oczekiwali stylu znanego. Jaki to znaczy, znany styl to jest, że no ksiądz zachowuje się w sposób taki, jak oczekują, jak to jest przedstawiane, nie? Czyli, że masz księdza w sutannie, który tam ma wszystkie nawyki, wszystkie jakieś sposoby traktowania siebie, parafii, ludzi, takie no standardowe, nie? I teraz w momencie, kiedy ja przychodzę do parafii, zaczynam od tego, że nie zamierzam się dotykać w ogóle pieniędzy, że rada parafialna to nie jest tak, jak to w większości miejsc jest, czyli że proboszcz sobie wybiera tych radnych i to są zwykle takie leśne dziadki, którzy służą do tego, żeby się jajeczkiem podzielić, Wielkanoc i opłatkiem, ale decyzję i tak proboszcz podejmuje. Ja funkcjonuję na bazie walnego zebrania. Każdy może przyjść. Każdy może zabrać głos. Jest rada podzielona na trzy grupy, bo jest ta duszpasterska, budowlano, gospodarska i finansowa. I ja od pierwszego dnia mówię, parafia to jest tak samo wasza, jak i moja. I przy czym ja pewnymi rzeczami nie zamierzam się zajmować. Na przykład nie dotykam się pieniędzy. Nie? Czyli jest tak, że kościelny zbiera tacę. Mnie nawet nie można powiedzieć, że dał księdzu na tacę, bo kościelny zbiera. Po ostatniej przychodzą ludzie, co niedziela są inni, oni sami się wyznaczają, kto ma to policzyć. Liczą te tace, mi zostawiają tylko kartkę, ile było, żebym przeczytał w niedzielę. Ja co niedziela czytam, ile było na tace. Wpłacają do banku i jakie jest walne zebranie, to decydujemy, jakie robimy inwestycje, też kto się tym zajmie. I to jest ich, nie? Czyli problem jest taki, żeby coś takiego wprowadzić, tego się tak z dnia na dzień chyba nie da. Czyli można powiedzieć, że ta twoja parafia funkcjonuje trochę jak taka spółka z o.o. Walne zebranie, akcjonariusze, no, tak członkowie zarządu. No i na przykład funkcjonujemy, mamy kalendarz sieciowy, w sensie w chmurze, nie? Gdzie to jest jak w korpo już, nie? Że jest kościelni mają swój kalendarz, muzyczni mają swój kalendarz, szafarze Eucharystii mają swój kalendarz, katechizma swój, parafia, czyli tam msze i tak dalej swój, wszyscy wszystko widzą i po prostu bez kalendarza takiego to już ciężko, żeby też nie było, że na przykład ja mam 3 w tej chwili duże zespoły muzyczne, że jakby chcieli próby na raz robić, to są tylko 2 miejsca, nie? W związku z czym muszą się ze sobą dogadać. I to tak trochę funkcjonuje na zasadzie wspólnoty. Znaczy wiesz, to jest... Ja mam inny model kościoła, inną wizję kościoła niż powiedzmy taka standardowa, nie? Bo na ogół się myśli tak, że mamy jakąś infrastrukturę i teraz no, jest kryzys w kościele, ludzie nie chodzą do kościoła, nie? Czyli tak, mamy budynki i teraz robimy coś, żeby te budynki zapełnić ludźmi. A ja patrzę na odwrót. Ja chcę stworzyć, ja tworzę wspólnotę, która potrzebuje budynku, to go sobie wynajmie albo pobuduje. Nie? Czyli jest tak, jak było dawniej, na początku, nie? Że
że kościół to nie jest budynek, tylko to są ludzie, którzy w pewnym momencie nie mieszczą się w domach, gdzie odprawiali, to muszą sobie jakąś chałupę wynająć albo pobudować. Nie? Ale funkcja wspólnoty. Jeżeli nie ma wspólnoty, to te budynki to właściwie po co nam? Nie? I ja nie robię na zasadzie, że teraz muszę zapełnić ludźmi te budynki, tylko ja staram się tworzyć wspólnotę wszędzie, gdzie byłem do tej pory. Nie? Ja nie znam innego modelu kościoła. Czyli tworzę wspólnotę ludzi, którzy odpowiadają, którzy wiedzą, że to jest ich, którzy mają decyzyjność też, ale jest i odpowiedzialność, nie? Że wiedzą, że płacimy ciężką kasę za ogrzewanie kościoła, w związku z czym, jak ktoś zostawi drzwi otwarte, to mu ten, co stoi przy drzwiach, zwróci uwagę. Nie? To nie jest tak, że to proboszcz grzeje, bo to jest ich, nie? I to jest odpowiedzialność dla wszystkich. A jest coś, masz coś takiego, że mają wgląd jakby w te wydatki i tak dalej? Jest to wszystko klarowne? Ja mam raz w roku takie walne, właściwie dwa razy w roku, takie walne zebranie, na którym jest, każdy może na to przyjść, gdzie jest szczegółowo przedstawiony bilans ekonomiczny parafii. I z tego zebrania, tam w szczegółach, to zwykle chwilę trwa, i ustalamy też, co chcemy dalej robić. Na tym zebraniu robi się raport i ktoś z Rady Finansowej w niedzielę po tym zebraniu wychodzi na mszy, na każdej mszy jest ktoś inny, i czyta parafianom: mamy tyle na koncie, zrobiliśmy to, to, to i to, wydaliśmy tyle i tyle, na to i na to, i teraz chcemy zrobić to i to. A ja sobie siedzę i słucham, bo to jest... Parafianie decydują o kasie i parafianie tym zarządzają, i to w ten sposób, nie? No wiadomo, ja to firmuję jako proboszcz, no bo to jest moja odpowiedzialność, nie? Ale takimi rzeczami to w ten sposób. No to jakbyś porównał teraz tą swoją pierwszą mszę na parafii, gdzie lądujesz, jak wyglądała wtedy frekwencja... O Jezu, przepraszam. Jak wyglądała frekwencja wtedy, jak wygląda dzisiaj? A widzisz, ja liczę ludzi w kościele raz w miesiącu. Nie, że jest jedna niedziela, my zwykle w trzecią niedzielę liczymy. Znaczy to nie to, że ja liczę, organista liczy. Bo organista na kazaniu i tak się nudzi. W związku z czym, żeby coś robił, no to po prostu z tego chóru liczy na każdej mszy, ile z kobiet, ile mężczyzn. Raz w roku na Boże Narodzenie liczymy tak już z grubsza, bo to jest wtedy taki dzień, kiedy jest najwięcej mszy, bo jest pasterka i trzy msze w niedzielę, znaczy te trzy msze w ciągu dnia. I ja tę liczbę ludzi przyjmuję jako liczbę katolików w parafii. I teraz jak to wygląda w praktyce? Na tym terenie, gdzie jest parafia moja, mieszka gdzieś około 4000 ludzi. W Boże Narodzenie w tym roku w kościele było jakieś 1100 osób. Czyli jest u mnie na terenie parafii jest jakieś 25%, 30% katolików. Nie? Z tego tysiąca systematycznie w niedzielę jest 600 osób. Ja mam wzrost. U mnie jest w tej chwili wzrost ludzi w kościele. Jest coraz więcej, patrząc na te dane rok do roku. Jest wzrost tacy. Ja dlatego mówię, że to jest... Kościół jest najbardziej demokratyczną instytucją na świecie. Bo na proboszcza ludzie głosują co tydzień na dwa sposoby. Nogami i kieszenią. Nie ma takiej drugiej instytucji tak demokratycznej jak Kościół. Nie chcesz, to nie przychodzisz. Nie chcesz, nawet przyjdziesz, to nie dasz na tacy. Nie? I to jest... U mnie nie ma dajesz księdzu, tylko dajesz samemu sobie. I ja mam wzrost ludzi w Kościele, jest coraz więcej. Nie to, żeby jakoś tam skokowo, ale tendencja od samego początku jest wzrostowa. Nie? I jest tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o dochody parafii, bo ludzie też widzą, że mają wpływ na to, na co ta kasa idzie. U mnie nie ma w ogóle problemu na przykład gadania o pieniądzach. Bo o czym sobie możesz pogadać, jak jest wszystko jawne? Nie? Jak kiedyś w sklepie spotkałem, przy parafii zaraz obok, spotkałem jakiegoś człowieka tak z zewnątrz, akurat wymieniałem jakieś pieniądze, chyba stacy na grubsze, bo tam drobniaków chcieli w sklepie, nie? I ten człowiek tak popatrzył na mnie i mówi: a to ksiądz się nie boi, także parafianie będą tu wiedzieć, jakie są finanse, na co sklepowa mu odpowiada: co się ma bać, jak i tak w niedzielę przeczyta. Nie ma w ogóle gadania o pieniądzach u mnie, nie? No bo wszyscy wszystko wiedzą. A co się udało wybudować za twoją kadencję tam na parafii? Znaczy, zrobiliśmy porządek na cmentarzu, bo tam opisanie cmentarza, czyli inwentaryzacja grobów, takie rzeczy. To też jest ciekawe, jeżeli chodzi o cmentarz, bo mam raz w roku
w grudniu takie też walne zebranie, że może przyjść każdy parafianin, to podczas tego głównego zwykle robimy, i każdy, kto ma groby na cmentarzu, i wtedy parafianie ustalają kwotę opłat cmentarnych. Nie, to nie jest tak, że to ja ustalam, czy tylko oni sami między sobą po prostu ustalają, że w tym roku za pogrzeb bierzemy tyle i miejsce na cmentarzu będzie kosztować tyle. Oni to ustalają, ja to ogłaszam. I teraz nie ma jakoś za bardzo możliwości dyskutowania z tym, bo argument jest bardzo prosty. Jak ktoś mówi, że to jest, co to w ogóle, co to za cena, mówię, człowieku, trzeba było przyjść na zebranie, ja się na tym w ogóle nie odzywam. I wtedy się kłócić, ale nie ze mną, tylko z tymi ludźmi, którzy tu mieszkają dookoła, bo to oni ustalili. Mogłeś, ja to ogłaszam 2 miesiące wcześniej, w każdą niedzielę, żeby mi ktoś nie powiedział, że nie wie. Nie? I to robię od samego początku. I też temat umiera, nie? Masz na to wpływ, możesz przyjść i się kłócić z innymi, ustalać. I teraz tak, ogarnęliśmy ten cmentarz, robiliśmy parkingi, no teraz się zabieramy za remont budynku, nie? Bo budynek jest 40-letni. Już zaczyna cieknąć dach. Znaczy mówię o budynku kościoła. Czyli tak po prostu widoczne rzeczy takie ułatwiające, nie? No zrobiliśmy sobie na pewno bardzo istotną rzecz, jaką jest dobre nagłośnienie. Bo jak przyszedłem tego 1 stycznia, wiesz, poszedłem na pierwszą mszę, minus 4 stopnie w kościele i w czasie kazania mi się mikrofon wyłączył. To kończyłem z paszczy ze środka kościoła kazanie. I ludziom mówię tak, słuchajcie, na Wielkanoc będzie nowe nagłośnienie, na Boże Narodzenie będzie kościół ogrzewany. To był śmiech po prostu. Normalnie poszedł śmiech po kościele. Nie? Przychodzi do mnie człowiek do zakrystii, mówi, cierze, nie wiem, czy ksiądz wie, ale ksiądz to nie jest pierwszy, który takie rzeczy to opowiadał. Tu już nawet i składki były robione jakieś. Ja tam go wysłuchałem. Mówię, wie pan, wiem, że nie jestem pierwszy, który to mówi, ale jestem ostatni. Tydzień przed Wielkanocą było nowe nagłośnienie, tydzień przed Bożym Narodzeniem kościół był ogrzewany. I to nie to, że to jest, ja jestem jakoś tam bardzo specjalny, czy że to z własnej kasy, tylko po prostu parafianie widząc, że to jest ich, że ja w ten sposób jakby z nimi to próbuję robić, to myśmy robili na zasadzie takiej, że trzeba było gaz podłączyć do budynku, trzeba było kotłownię stworzyć, trzeba było wszystkie te zezwolenia. Zrobiła się bardzo szybko grupa, która się tym zajęła. Był jakiś architekt, był geodeta, byli ludzie z kancelarii prawnej, ktoś był z gazowni. I było na zasadzie takiej, no trzeba rurę wykopać, no to zrobili plany. Może być, może być. Trzeba jechać, pozwolenia załatwić. Przyszli do mnie. Teraz tak, pojedziesz do straży wojewódzkiej, pójdziesz do pokoju takiego i takiego, tu się podpisz i tam ci przystawią pieczątkę. No to jak rzecz nie brałem i jechałem, bo naród kazał, bo to ja się muszę podpisać. Ale tak to oni sami to organizowali, bo to jest ich, nie? Ja jestem częścią tego, ale nie jestem właścicielem, nie? W związku z czym ja innego modelu kościoła nie znam po prostu. W związku z czym to takie jest, dla mnie to jest naturalne. Natomiast jeżeli sobie tak popatrzeć, powiedzmy, w panoramę, to takie już naturalne chyba nie jest. Ale ja dalej utrzymuję. Kościół jest najbardziej demokratyczną instytucją. Na proboszcza głosujesz nogami i kieszenią raz w tygodniu. Ale to tylko u ciebie w parafii. Nie, ale co mi inne obchodzą? Świat to zmieniasz tu, gdzie jesteś, nie? No właśnie, a nie zgłosił się ktoś, żeby ten modus operandi u siebie wdrożyć? Patrzę na moich studentów niektórych, że czasami przyjeżdżają ci, tych, których ja uczyłem w seminarium decyzjalnym. Czy ci młodsi księża, którzy gdzieś tam czasem, jak się wymieniam, na przykład są spowiedzi rekolekcyjne, że jesteśmy nawzajem u siebie. I powoli widzę, że pewne pomysły tak nieśmiało, nie tak powiedzmy radykalnie, nie? Bo nie wszyscy powiedzmy mogą, nie? Że czasem jak powiedzmy wikariusz ma proboszcza, to nie zawsze. Niektórzy proboszczowie też. Ale to jest na takiej zasadzie, że jest ziarenko i to się gdzieś tam się rozpowszechnia. Niektórzy to sobie modyfikują też te pomysły, ale to nie idzie na marne, nie? Czyli ja generalnie nie zajmuję się jakimś tam propagowaniem idei, bo to nie o ideę chodzi o praktyczne zastosowanie, nie? Czyli ta idea moja, że Kościół to jest ta wspólnota, która sobie potrzebuje budynek, to sobie pobuduje. Ja zaczynałem od jakichś tam prostych mikrofonów, które zrobiliśmy. Bardzo szybko to rozbudowaliśmy. Teraz mamy bardzo już takie profesjonalne nagłośnienie, bo ja mam profesjonalnych muzyków,
którzy potrzebują takiego sprzętu. I jeżeli są ludzie zaangażowani w to, którzy występują na dobrym sprzęcie, to się pojawiają następni. Otwarte drzwi przyciągają. Nie? I to tak. Będziemy potrzebowali coś więcej. Teraz mamy problem, bo mamy, jest bardzo duża plebania tu, gdzie ja mieszkam. Taki dom piętrowy pobudowany, a ja zajmuję tam jeden pokój i kuchnię. Nie? I teraz będziemy pewnie szli w stronę taką, żeby coś z tym budynkiem zrobić, żeby proboszcza wyprowadzić. Ja sobie mogę kontener postawić jakiś taki mieszkalny, a spróbujmy z tego zrobić dom pobytu dziennego dla osób starszych, nie? Bo na osiedlu tego nie ma. Czyli ja z tym miałem problemu, żeby to wykorzystać, bo w tej chwili się marnuje, nie? Ale to jest ich, nie? I w ten sposób jakoś to się dzieje. A jeżeli ktoś sam jakieś pomysły z tego zaczerpnie, ja nie mam pretensji do praw autorskich, nie? Proszę bardzo, wykorzystywać, modyfikować. Tyle w tej części. Bardzo dziękuję. Moim waszym gościem ksiądz Adam Kwaśniak. Amen. Amen.